Jakby ktoś z Was nie wiedział, gdzie jesteśmy, W tajnym pomieszczeniu. To już informuję. W piwnicy. Underground. W piwnicy podziemnej, którą mamy pod całym domem. Pod ziemią. I teraz robimy dziwne rzeczy, bo sprawdzamy, czy mamy, jak głęboko są posadowione fundamenty. Przejdziemy teraz do pomieszczenia obok. Boże, ciemno, zabić się można. No i tutaj nie wiem, czy widać, to chyba nie widać. O nie. O, Adam przyszedł ze światłem i tutaj robiliśmy odkrywkę już. Znaczy była odkrywka. To znaczy dziura była już zrobiona, a my tylko to wykorzystaliśmy i... No i nie mamy dobrych informacji, bo prawdopodobnie tutaj się kończy fundament. Nie ma ławy. Przynajmniej w tym miejscu. Musimy sprawdzić, czy w innych jest tak samo. Tutaj z kolei, jak widzicie, kończy się w tym miejscu. Ściana, znaczy taka ława betonowa pod tą ścianę. Tutaj, która jest tutaj. Dobrze, nie? Że jest. No dobrze, że w ogóle jest. Teraz stwierdziliśmy, że jednak... Znaczy tak, odkryliśmy tutaj, że tu jest stara rura stalowa. W tym miejscu ona jest przysypana. Prawdopodobnie i szła ze starej studni. No odkryliśmy, że być może tutaj zostały te fundamenty jakoś tak specjalnie podwyższone, żeby... Łatwiej było z rurą przejść. Łatwiej było z rurą przejść i trzeba by było wtedy jej kuć, nie? Tych fundamentów. Stwierdziliśmy, że jednak sprawdzimy to w innym miejscu jeszcze. Tak. Czy to faktycznie takie rzeczy się dzieją tutaj? Brygada za mną, proszę bardzo. Adam to ma problem z chodzeniem po tych piwnicach. Jaki problem? Wysokościowy. Dobra. No i kolejną odkrywkę będziemy robić tutaj. Dlatego będziemy kombinować, że może się uda jakoś obniżyć, podwyższyć, coś się z tym zrobi. Tak, patrzymy, jakie są możliwości obniżenia tej piwnicy. Ponieważ są tutaj inne pomysły co do wzmocnienia stropu, który jest nad nami. Zobaczymy, czy one w ogóle przejdą. Bo drugi pomysł to jest wykorzystanie tregwi, tak zwanych dwutaowników, do wzmocnienia stropu w piwnicy, czyli od dołu byśmy poszli z tregrami. No i dzięki temu byśmy zaoszczędzili na górze 8 cm wysokości pomieszczeń, nie? Ale ciemnota. Ciemnota, dokładnie. No to jest dużo, 8 cm to jest bardzo dużo. Niestety pomieszczenia mamy niskie. Coś nam psy wariują, idę sprawdzić. Złe wieści. Się okazało, że fundament nie jest tak nisko, jak myśleliśmy, więc nie poszalejemy z posadzką w piwnicy za bardzo. Będzie musiało zostać jak jest. Więc stwierdziliśmy, że na pocieszenie sobie rozpakujemy prezent od naszych widzów. I proszę bardzo, dostaliśmy jakieś sadzoneczki. Proszę bardzo. Jakie fajne. To są truskawki czy poziomki? Nie wiem, chyba truskawki tak wyglądają, nie wiem. Truskawki. Fajnie zapakowane. O, jest coś nawet napisane. Zęga. A, zęga. No to truskawki. I to też jest zęga. To mamy, moi drodzy, truskawki i mamy chyba trochę nasion kolekcjonerskich. Z tego, co widzę. No, proszę. Dobrze, to kolekcjonujemy. Przejdź. Tak jest. My jesteśmy znanymi w świecie kolekcjonerami nasion, więc mamy klasery takie i tam sobie trzymamy te nasionka, także wiecie, jak to jest. Macierzanka elfin? Może to taka ta... To nie wygląda jak macierzanka. Ale może taka truskawka ma taką nazwę, wiesz? Aha. Może tak być. Ale ma dużo wody. Musi się jedna odsączyć, bo... A. Elsanda. O, widzisz, to może wcześniej była macierzanka tutaj. Musimy chyba ten... przesadzić je, bo te doniczki chyba spękały trochę, nie? No to nie, na razie nie się wysuszą. Spokojnie. Dobra.
No, słoneczka dostaną, no bo po transporcie wiadomo. Dobrze, bardzo dziękujemy, bo... Elza. No, super. Chyba, nie wiem. Bo te sadzoneczki zasilą nasz ogród w przyszłości, także. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy, Agatko, tak? Dziękujemy. Jeszcze raz, tu do kamerki. Tylko kurczę, tutaj wszystko jest mokre. To... Dobrze, no to muszą odsączyć trochę. Dobrze, kartonik raczej się do ponownego użytku nie nada. No dobrze. Dzięki jeszcze raz, kochani, naprawdę prezenty od was jest są... Tego? To jest jedna? Nie. Nie, no, nie. Może być więcej. Prezenty od was są na wagę złota, naprawdę wszystkie wykorzystamy. Wszystkie sadzonki, które dostaliśmy, na pewno pójdą do ogródka. Zaraz pokażę wam jeszcze, jak rosną sadzonki w zielniku, które dostaliśmy od poprzedniej pani Wicki. Nie, nie lubię tego, no po prostu widza, od widza, tak? Niezależnie od płci, po prostu się mówi od widza i tyle. Niech przypomnę sobie, kto wcześniej, no, o, pani Ania? Nie pamiętam. Ho, kurczę. No trochę tych nazwisk i imion się u was przewija, więc my wszystkich nie zapamiętamy. A tu chyba pani Agnieszka, tak? Dobrze. Chyba tak, ale jeśli pomyliłem jakieś imiona, to proszę mi wybaczyć. No ciężko, ciężko czasami. Agnieszka, już wiem, że Agnieszka. Sprawdziłem. Agnieszko, bardzo ci serdecznie dziękujemy za ten wspaniały prezent. Polecamy się wszystkim na przyszłość. Jest to oczywiście nasz paczkomat na stronie wsparcia, więc tam można coś zawsze przesłać, jeżeli chcecie oczywiście. A my sobie tutaj będziemy oglądać... O, wszędzie są biedronki. No, biedronki się, słuchajcie, obudziły. Ja wam pokażę zaraz, o co pewnie chodzi. Pewnie u was też, na samochodzie mamy chyba najwięcej. Nie wiem, czy ciepełko, czy coś, ale w każdym razie biedronki. O, proszę. To jakieś inne takie, o, niż te, które znamy, takie sześciokropki, czy jakieś tam. Nie, to teraz nie, ale jak samochód stał w słońcu, no to było ich sporo. Było ich naprawdę sporo. Także, a, już wiem, gdzie są. Bo jest ciepło tutaj. Opona jest rozgrzana od słońca, zobaczcie. No i patrzcie, teraz nie mogę jechać, no. Nie mogę jechać, bo wszędzie biedronki. Ale różne, różnice. Tak? Już idę. Pamiętam, pierwszego roku, ale potem zabrakło nam już czasu. Mówisz? Że? A. Ojej, to tak dokładnie opisane. My też tak rysowaliśmy. No widzicie? Jak są kolekcjonerzy nasion, tak jak my, to naprawdę widać, że się starają wszystko zrobić tak. Słuchajcie, nawet są, słuchajcie, skala ostrości jest, tak? No nie na wszystkich, mamy wiadomo, niektóre to są, no ale tak. No jest, w większości tutaj mamy tu 1 400 000, słuchaj, to dla ciebie chyba. Nie, ale tego się nie je, to jest kolekcjonerskie. No ale gdybyś taką spotkała w sklepie, nie? No to wiadomo. Mm. 1 400 000. Ja nie mogę. Ciekawa jestem, co to jeszcze Stecia, jest. Fajnie kształty też są. Matko, co to jest? Trawa jednoroczna. Drżączka większa. Pani Agnieszko, takich nasion w naszej kolekcji w klaserach jeszcze nie mamy, także bardzo dziękujemy. Ale Kosmos, też takie lubię. Też takie torebki używamy do tego. To no, są bardzo fajne torebki papierowe. Bardzo dobrze się sprawdzają. Kosmosów także... masa. Ja lubię kosmosy. Lwia pasztor, tak, kojarzymy. No fajne, fajne. Kleome ciernista. Super. Kojarzę, ale nie wiem, jak wygląda. Rozpierzchło pomarańczowe. Dobrze. Ksamitka rozpierzchło żółte. Piękna kolekcja. Zniesiona kremowa. Len. Agatka, tego nie mamy. Agatka będzie sobie ten, będzie sobie w klaserek tam pęsetką umieszczać każde nasionko, tak przecież opisywać, bo ona tak lubi takie. Dzwonek i lamp. Wiecie, jak to kolekcjonerzy robią, nie? Wiecie, wiecie. Przez 3 lata robiłam sadzonki, teraz już sama się rozsiewa. No. Każdego roku są kwiaty. Dobra, to ty sobie dalej oglądaj, a ja idę pokazać, co tam w naszym zielniku.
Przeniesiemy się, uwaga. Proszę bardzo, jak ładnie. Wszystko się pięknie przyjęło. Wszystko pięknie rośnie, mięty się rozrastają powoli, szałwia żyje. Bardzo ładnie lawendy. Nasza porzeczka przesadzona też się ma dobrze. Znaczy oczywiście ona jesiennie już przymiera, ale myślę, że wszystko będzie z nią ok. No i tutaj takie są sadzoneczki, które się martwiliśmy, że one tam nie wiadomo jak sobie poradzą, ale zobaczcie. Puszczają listki, także jest dobrze. No i powoli nam zaczynają te jabłka dojrzewać, więc trzeba będzie je zebrać. Bardzo dobre się okazują jabłuszka. Jest ok. Agatka robi ekspedycję działki i zastanawia się nad jednym tematem i to zadamy wam pytanie. To jest drzewo. Co to za drzewo w ogóle? Jesion. To jest jesion? Jesion. Może jesion. Może jesion to jest. I tam mamy dokładnie to samo drzewo. I zobaczcie jego wygląd. Wszystkie liście są. Troszeczkę już tam żółkną, ale no w większości są zielone. I te same drzewa tutaj, które żyły w tym roku oczywiście, nie mają już żadnych liści. Nic a nic. W tym miejscu akurat. Te dwa rosną na jakiejś dziwnej górce, ale to nie jest raczej ziemianka, nic takiego. Po prostu jest górka. Tak jakby może ktoś coś wysypał, a tamto rośnie już w dołku. No i teraz się poważnie zastanawiamy, dlaczego te drzewa straciły liście. Jeśli macie jakiś pomysł, jakąś hipotezę, dajcie znać. A my jeszcze kontemplujemy nad wyborem miejsca do szklarni. I tak się zastanawiamy, czy właśnie to miejsce, tu cały czas to miejsce, myślimy o nim. Takie najbardziej logiczne by było. No ale zobaczymy. Poranek. Jest 8:30. Tam jeszcze Agatka pod kocykiem. A ja tak wstałem na nagłuska i powiem wam, że za zimno nie było. Dam radę. Sprawdźmy, jaka jest temperatura w domku. I sprawdzimy zaraz na zewnątrz. No, prawie 15 stopni. W słomianym domku, bez ogrzewania to było. Ani wieczorem nie było grzane, ani w nocy. Idziemy sprawdzić na zewnątrz. Na zewnątrz piękny niedzielny poranek. Rześko jest. O, Dziunia cię witaj, skaczę ci z rana. Dzień dobry, królewna. No. Jest chłodniej niż w domku. Na pewno to nie będzie duża różnica, ale jednak chłodniej jest. Sprawdźmy teraz. Nie skacz, Julia, nie skacz. 11,2. Spada jeszcze, czy nie? Spada 11,0. Zaraz sprawdzimy dokładnie, bo on się przestawia w tej chwili. Termometr mierzy od nowa. Nie skacz po mnie!
To było buzerka. Gdzie masz patyk? Teraz zacznę, czy znajdzie patyk. Szukaj, szukaj, dawaj! Szukaj, szukaj, dawaj! Szukaj! No, od razu wie, o co chodzi. Ale dawaj mi tutaj. Chodź. Chodź. Daj. Daj. No chodź, chodź. Chodź. Wika to nie przyniesie w ogóle, ale Dziunia tak parę razy przeleci i w końcu, o, w końcu zostawia. No, dobra, dawaj, rzucamy. Dawaj, dawaj. Dobra, sprawdzamy, bo ja czuję coraz zimniejszą temperaturę jednak. 10 stopni. I już się nic nie rusza. Więc tak, 10 stopni mamy na zewnątrz. No i o, już 9,7, o to jeszcze będzie spadać. I taki no, rześki poranek, czyli jest, można powiedzieć, tak wietrznie. Tak, ja już czuję tutaj powoli temperaturkę, bo już mi chłodno. 9,5, no może by do 9 doszło jeszcze, ale to bardzo powoli spada, więc no nie będziemy czekać. Dobra, załóżmy, że jest 9,5. W domku 15. Bez ogrzewania żadnego, nie było wieczorem grzane, nie piekliśmy również nic w piekarniku, nic nie prasowaliśmy, nie chodziły suszarki. Tylko byliśmy we dwoje, więc no, widać, różnica jest w tych temperaturach. Jeśli bez ogrzewania 5 stopni, no to na razie można być zadowolonym. Kasztany zbieramy. O, tu też możecie zobaczyć, bo padało trochę. Tu widać, że słoma jest zamoknięta. Ale na przykład tak, tutaj na rogu, gdzie bardziej wystaje, bo jest daszek pochyły, no to słoma zamoknięta. Ale na przykład tutaj, wszędzie zupełnie sucha. A tutaj ciekawie widać, jak zamaka słoma. O, zobaczcie. Pamiętacie, jak w poprzednich odcinkach mówiłem, że 50 cm więcej nie zamoknie? I tak mniej więcej to widać. No, także będzie dobrze z tą słomą. Na razie jest dobrze. Tak, Pani Dziuniu? Tak, Pani Dziuniu? Ty grzecznie siedzisz przy patyku? No masz. Jeszcze raz lecimy. Dawaj. Poranne obrządki. Trzeba drugą waćpannę wypuścić. Ona sobie nocuje w stodole. Tam jest dużo cieplej. Ma swoje legowisko ze słomą ciepłe. O, i presę. I już. Myk. Teraz będzie poranny obchód, czyli szukanie miejsca, gdzie się skasztolić.
Antek poszedł na targowisko i postanowił kupić konia. Zobaczył jednego i pyta rolnika. Ile pan chce za tego konia? 2000. Co? 2000? Przecież ten koń jest ślepy. Jaki ślepy? On nie jest ślepy. Jest ślepy. Nie jest. Wsiądź pan na niego, przejedź się i zobaczysz pan, że nie jest ślepy. No w sumie Antek sprawdzi, nie? Wsiadł na tego konia. Rozpędził konia. No i rzeczywiście koń galopuje, galopuje, galopuje przed siebie. Nagle Antek patrzy, a koń zmierza prosto na ceglany mur. Tuż przed końcem tego muru Antek zeskoczył szybko z konia, a koń walnął w ten mur, no i marnie skończył. Antek staje, otrzepuje się. Mówiłem, że ten koń jest ślepy. Może i ślepy, ale jaki odważny!